Witam wszystkich na dzisiejszym streamku. Dzisiaj sobie skończymy już wybijanie tego tokena i później myślę, że sobie w Heroesy pogramy. Ale no to zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie. Chyba, że będą jakieś inne propozycje. To się zastanowię jeszcze w międzyczasie, no ale to wszystko zależy od was. Dobra, pojedźmy sobie danym respem. Zobaczmy, co ta bitwa przyniesie. Może już po tej bitwie się uda skończyć, jak dobrze pójdzie. Chociaż z moimi umiejętnościami to wątpię. Pojedźmy sobie na A, myślę. To będzie taki najgorszy pomysł wcale. Jeszcze sobie na Twitchu odpalę inaczej. Kanał. Panel kontrolny. I zarządzaj transmisją, dobra. Teraz użytkownicy na czacie i skit. Dobra. Mam nadzieję, że na A jak tylko nie wyjadę z tych domków, to nie zostanę zdjęty przez jakiegoś lejcika, który już tam będzie siedział. To by było bardzo niefajne, szczerze mówiąc. Oczywiście streaming będzie dzisiaj do okolicy 13. Naprawdę? Dobra. Naprawdę? Dobra, ginę. No Boże. No cóż, czekamy na strzałki, aż blokujemy, no. Dawaj tego typa 9-9. Już widzę, że na czacie coś się niefajnego pojawiło. Ty lecisz do pana. Cyk. Same legierki. W ogóle nawet nie sprawdziłem, czy ktoś streamuje o tej godzinie. Była tenderka. Mogę sprawdzić. Co się tam dzieje? Może na bok podjechać. Zobaczymy, co tutaj za rokiem siedzi. Muszę się poprawić na krześle. Dwa pojazdy już mamy zniszczone, to zawsze coś do przodu będzie. Okej. Na przestrzeni nic nie widać. A tu po lewo będzie coś widać. Prawda. Jeszcze od boku dostałem. Super po prostu. Ojejku. Dobra, no to pelota. Zobaczymy, czy się uda coś zestrzelić tą pelotą. Co
Coś jakby słychać tam latało, jakiś tokowiec. Ten, czy to nasz? Nie. Nie, no to nasz BF. Okej. Poczekamy na enemy. Powietrze, czy jedziemy w bitwę? Były już jakieś samoloty, no był jeden, więc powinni się zacząć respić w tych samolotach, ale śmigłowca żadnego nie ma. O, coś się pojawiło w powietrzu. Poczekamy, zobaczymy co to będzie. Ale zmieniłbym pozycję. Ciekawe co to tam pokazuje. O, jest 10 km. Czekam aż podleci na 2. To będzie najlepszy moment strzelania do niego. Co tu będzie? Dobra, zaraz. No i git. Łatwo, łatwo. Dobra, wyłączę ten radar na chwilę. Trzeba pójść pomóc drużynie. Zatysował, naprawdę? Dobra, jeszcze RCV. No co, raczej przegrane, no. Bez dużo mówić. Jezu, ile tu wraków jest. No. Tutaj wyjedzie? Czy tutaj? Hangar. Okej, nagroda, super. Spoko, kamuflaż, okej. Dobra, to jeszcze parę apek skasił w tle, żeby internetu zbytnio nie brały, bo przepływowość coś słabo pokazuje. Ojku. Dobra. Next.
Dobra. O nie, co to ma padolny resp. I na B. Zobaczymy, co nam to ronda przyniesie. Ciekawe, czy już jakieś lajty będą zaraz na tym B. Albo nie. Już coś strzelają? Kogo niby? Skąd? To też ważne pytanie. No, już chyba przyjmują. Ajajku. Jej tego na B? Chyba dalej. Szybko poszło. A nie, kolejny się zjawił. Dobra, pojadę pomysł na tym B. Proszę. Zwykle. Czekamy tutaj. Ale jakoś tak nic nie widać. No nie wyjedzie stąd, nie ma opcji. Nie widział pewnie.
Lewy jest nasz. Obiekt to nie wiem, gdzie może być. Strefa zajęta. Jest nasz. Okej. Zobaczmy, co się uda zrobić. Nic się nie uda zrobić, oczywiście. Ale to może by tak spróbować. Tylko na górnym raspie. Coś w powietrzu by... O, nie, no się nic nie zjeli z powietrza. Nie wiem, nie wiem. O, asysta leciała. Jakieś punkty. To czekamy na jakiś samolocik. Widzę, że Gepard tam konkurencję będzie robił. Już pojawił się na radarze. Tylko błagam, niech ten Gepard nie zacznie za wcześnie strzelać, please. Bo ja mu trzeba dać się zbliżyć. Dopiero zacząć strzelać. O, SS. O, helka, helka. Przeładowanie, przeładowanie. Spróbujmy najpierw tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Okej. Niby się zbliża. Telefon do mnie dzwoni ze dwa. Spamik poleciał. Ten jest to. Boże, warto. O, dobra, wczytało się. Ten helikopter zastrzelony został? Został zastrzelony. Ajajaj. No bo schował się gdzieś, to się sobie. Nie, dobra, Gepard gdzieś strzelił. Helkę. Dobra, przeciwnik został wykończony, można by powiedzieć.
samolotów raczej nie będzie. Naprawdę artyleria? Jest Jeligo. Dobra, to wszyscy. Raczej. Halo, gra? Oni nie mają żadnych pojazdów na mapie, coś? Dobra, nic się nie dzieje, nic się nie dzieje. U nich też. Halo, gra, oni nie mają żadnych pojazdów na mapie. Mogłabyś skończyć tę rundę może? On jest awkiem. On nic już nie zrobi, gra. Wreszcie. Ile można czekać, aż skończy się runda? Dobra, zobaczę, czy ktoś jeszcze streamkuje Bartendera. A no jest. O, Dante. Aktualnie streamkuję Bartendera. Lepszymy sprzęt. O, to układ hamulcowy, lecimy. O, i zrobiliśmy już wyróżnienie dla czołgistów. No to co? Myślę, że przejdziemy sobie na inną gierkę. Więc chwilka, zmienię sobie tylko. Dobra, teraz muszę tylko przechwytywanie gry. Pytanie, za którym razem załapię. O, załapał już, super. Okej. Teraz zmienić to wszystko. Kategorie. O. Might and Magic 5. Czemu nie mogę trafić do H, tylko G? Dobra, gotowe. Okej, okay. No to co? Że grasz w tej grę? Dobra, doszliśmy do tego zamku. Okej, okay. Co tam w nich jest? Zbudowaliśmy coś, nic nie możemy ulepszyć. A zapomniałem, że tutaj się krzakami rusza. Prawda? Grypa. Jeszcze wystarczy przeczekać chwilę. Czekaj. Dobra, weź tych zajmij. Szczęście weszło, super. 56, 168. No to lepiej tym. Okej. Okay. Czekaj tym chłopem. Ja sobie odleć, na spokojnie.
Czekaj, odejdź. Co robić? Nie wiem, jak można... Komputer powinien chyba dążyć do tego. Maksymalny poziom już osiągnąłem. Boże. A ja ledwo mapę zwiedziłem, nie? 22. Dobra, no. Okej. Skuć się na tych. To jest dużo szkieletów. Tutaj sobie budujmy wieżę łuczników, żeby już sobie ich robić. No i kolejna tura. Maksymalny poziom. To odwiedzone. No weźmy sobie stajmy, odwiedźmy. Fajnie. Zbrojni, okej. Dobra, ulepszyłbym od razu wieżę łuczników. Co my tutaj mamy? No ja chcę z nimi walczyć. Dobra, chodź na tych. No i fajnie. To jest, że żywcami sobie powalczymy. Wszystkimi. Okej. Ulepszymy sobie chłopów. Weźmy sobie to, odbierzmy sobie to, z tymi dżinami weźmy sobie teraz zawalczmy. Tutaj odkryjmy sobie tą część mapy. Może tutaj dalej są te sukuby. Dobra, pójdźmy tutaj, żeby te tartaki i tak dalej sobie wziąć, żeby mieć z czego budować w ogóle w tym zamku. Dobra. Forcik. Dalej budujemy. No i weźmy to, żeby dużo hajsiku dostawać. Fajnie. Jest jeszcze lepiej. Z tym impami przydałoby się zawalczyć. Zabrać ten wiatrak. Nie, z druidami też mi się nie widzi walczyć. Dobra, weźmy tak. Co my tu mamy? Z wampirami też nie. Dobra, to pójdźmy w dół. Albo pójdźmy najlepiej do zamku teraz. Stajnie weźmy. Możemy dalej budować. No i stadnina. Łatwo. Polepszę sobie też. Proszę. O, cutscenka o tym moście. Patrz, most też zniszczony. I co teraz? Niedaleko stąd żyje wieszcz. Rada ślepego brata, sługi Aszy, byłaby cenna. Wieszcz? Oni mówią zagadkami i połówkami zdań. Wysyłają na poszukiwania mrzonek. Nie mamy na to czasu. Możemy albo zrobić jak mówię, albo siedzieć tu i czekać, aż zwiadowcy znajdą inną drogę. Nie mogę siedzieć z założonymi rękami. Dobrze, Davis. Musimy odszukać tego twojego wieszcza. Dobra, to poczekaj. Chodź, spróbuj go przeatakować. Dobra, to poczekaj. Zaatakuj. Zdzieje mi szkoda, ale taki byś mógł. W ten sposób może. Atakuj dalej. Ty właśnie poczekaj. Coś tak zrób. Coś tu podleć.
Dobra, mi już tak dużo nie zrobi. No i 9 już dajmy na Egipt. Okej. Co to za wieszcz? Buty lewitacji? Leżące w krypcie pełnej potępionych dusz, których spokój trzeba zakłócić? Oh, to nie będzie miłe, lecz to najszybsza metoda na spotkanie z Findanem. Obawiam się, że nie mam wielkiego wyboru. Okej. Co tam możemy budować? Gildię magów? No chyba wolę kaplicę. Okej, następna tura. I co? I tutaj na tych trzeba podjechać. O Boże, co jest? Że aż tak bardzo. Poczekaj. Bij tych u góry. Też poczekaj. Poczekaj, strzelaj na górę. Poczekasz. Tam na dole teraz ma strasznie dużo hopsa. I spróbuj tak. Dobra, tego i tak już będziemy go mieć. O nie, zapomniałem o tym, że oni mają taką umiejętność, nie gorzej. Dobra, weź to podnieś i nie walczy z tym. Do zamku dwie tury? No nie. Dobra, pójdźmy w tę stronę bardziej. Jakbym trochę przyhandlował, to za to. To mogę coś zbudować? Mogę. Ciebie w sumie zbudował bardziej, bo ty mi zwiększysz przyrost jednostek co turę. Dobra, chodź na ciebie, zobaczymy. Dobra. To jest złoto. Kryształy. Kilka, no niech będzie, że te kilka. Dobra, żadne straty praktycznie. To też. Dobra, niech będzie tak. Tydzień elfów powiadacie. Z tobą nie chcę walczyć, z tobą mogę zawalczyć jedynie co. Dobra. Weźmy to do tej świątyni magii, zajrzyjmy. Jakieś czary. No i zadanie zrobione jedno. Nauczyłam się takich cudownych rzeczy. Czas zniszczyć demony. Niech światło Elrat kieruje moją ręką. Okej. I tak mam już maksymalny poziom. Okej. No i tutaj zbliżamy się do tego momentu. Czekaj, bo tutaj coś... O, dobra. Zobaczmy co jest tutaj. Albo pójdźmy od razu do zamku, żeby móc zwerbować jednostki. Ja bym przyhandlował jeszcze tym za to. Takie ilości. Bo tutaj tak nic nie da. Okej. W następnej turze może się uda. No. Koszary. Teraz weźmy, zwerbujmy jednostki. Dobra, super. Mogę coś ulepszyć? Nie. Okej, z tymi może wampirami by się przydało. Chcę walczyć. Dobra, dajesz to. Lecimy następna tura. Okej, nic praktycznie nie straciłem. Tych druidów też by się przydało. O Jezus, dobra. Przeżyję.
Straciłem wszystkich, nie? No. Tu byłem, tu też byłem. Do tego na razie nie chcę podchodzić. Ciebie? No też nie. Dobra, zamek. Tydzień minął. Okej. Super. A mogę ulepszyć jakieś jednostki może? Mogę, super. Dajesz tak. No i co? Gdzie by teraz pójść? Na dobrą sprawę. Tutaj trzeba by przejść się. Dobra, praktycznie nic nie straciłem. Dobra. Dobra, teraz te enty trzeba pokonać. No i niech będzie to. Żeby mi nie pokazywało, że mogę coś zbudować i nie będę mógł. No i fajnie. Dawaj na tych. No i fajny też. Jakiś buścik wleciał. Buty magicznej obrony, okej. Weź tych dżinów pokonaj, żeby mi trasy nie blokowali zbytnio. Zostaw. Dobra, i teraz jestem zmuszony iść do tych podziemi praktycznie. Ale już tych pokonajmy, żeby sobie odlokować kopalnie siarki. Tydzień szczura. Bo nie podobają mi się te straty, ale muszę się z nimi zgodzić. Szary ulepszone. Dawaj wszystkich. No do zamku idziesz. Dobra, ulepszmy sobie tych. Okej. Więc co do podziemi. Przyszło chyba lepsze wojsko niż wcześniej. No i fajnie. Takie straty to ja mogę mieć w każdej bitwie. A zgódź się. Zawsze jakieś mięso armatnie. Okej. Zostaw. Artefakt. Złoto. Już maksymalny poziom, ok. Teraz tam idziemy. Gryfy. Tydzień kruka, co to znaczy? A, najlepszy strach na wróble, spoczko. Bez strat, fantastycznie. Następna tura, jedziemy. Złoto oczywiście. Jakiś artefakcik. Dobra, i tu jeszcze mogę przejść. O, smoki. Okej. O, żadne straty. Surowce dalej. W zamku mogę coś zbudować. Dajesz wszystkich? Wszystkich. A to co potrzebuje 15 tego? No dobra. Okej. Weźmy sobie to złoto. Stąd też i stąd. Weźmy do tej krypty. Walka. Dobra, poczekajmy sobie. Dawaj na tego coś. Weź sobie poczekaj. Tych liszy, czy... A, liszy. No, magii raczej nie będę miał nic konkretnego. Weź tych liszy, bo one będą mnie denerwować najbardziej. No to czekasz. Weź zasłoń.
Dobra, poczekaj. I weź na tych liszy teraz coś żyć. Oby spróbuj przeatakować. Poczekaj. Dobra, dalej w liszy. Dalej. No i fajnie, że na tamto się skupili. Dawaj ich wszystkich. Super. No co, dajesz to pudło niestety. Dalej na tego coś żyć. Bliższa. Atakuj te duchy. Okej. Stań tutaj, żeby przyblokować go po prostu. Weź traf tylko. Boże. Super. Dobra, zdejmuj ich powoli. Będą mnie denerwować. Czekaj. Dajesz teraz w tych, ładujesz. Czekasz. Ty możesz podejść w sumie. No i super. Poczekaj. Też kereciaków. Lisze już dobite. Ty poczekaj. Dobra, weź dobitych. No i łucznicy kościelni już będą do piachu. Dobra, nie straciłem w sumie najważniejszych jednostek. No i są te buty. Mogło być gorzej, jak mniemam. Czas wdziać to zacne obuwie i spieszyć na spotkanie z Findanem. Okej, buty lewitacji. Ale ja tak bym poszedł jeszcze do zamku i trochę mapy poczyścić, bo boostery można różne pozgarniać. Ja chcę sobie ogarnąć tę postać, żeby była jak najlepsza. Dobra, ciebie bym w ogóle zrobił tak, wiesz, mam ten skrzydlatych przyjaciół. No i co, gdzie teraz? Ja bym poszedł tutaj, bo tutaj widziałem, że chyba można przejść wodą gdzieś. Albo mi się zdawało. Dobra, idziemy. Nie ma nas czekać. No bo ja muszę założyć te buty lewitacji całe. Dobra, no i teraz mogę przejść tutaj. Okej. Ścigaj go. Ja się nie wiem, po co w sumie go ścigałem, jak taką maksymalny poziom. Okej. No i tu jest kartograf. Kup mapę. Teraz jest taka ciekawostka, że... O, mamy czołg. T-34 amerykańskie. Pewnie już każdy o tym wie, no ale... Zostaw ich. Cyk boosterek. Dobra, czy ja tu mogę jeszcze gdzieś przejść? Mogę tutaj. Czy jest po co? No jest. Zostaw. Dawaj to złoto. Dobra, teraz tu pójdziemy po te boosterki. Dobra. Zostaw je. No i te boosterki teraz.
Zamek na maksa już wybudowany, 2D ataku. No i dobra, tutaj chyba już wszystko odwiedziłem, co chciałem. Gdzie dalej nie pójdę. Tutaj patrzę, mogę tu się przejść, ale to nie, no to potrzebuję przejść tędy. Tędy to nie, bo mi się misja skończy już. Także tędy nie może się przejść. Bo tutaj nie mogę przejść. I też raczej nie. Dobra, to bym pokonał jeszcze, żeby te wszystkie budynki przejąć. Tam podziemiu chyba też żadnych boosterów nie było, czy były tutaj gdzieś. Są, tutaj są. Dobra, to pójdziemy najpierw do zamku. Zabrać jakąkolwiek armię. Dobra, kupuj wszystko po kolei, jak leci. Bierzemy tą armię. Już nie jesteśmy tacy najgorsi. A co nam zostało ciebie wziąć? Okej. Walcz, super. No dawaj, zobaczymy. Chociaż w sumie mam pełnego ekspo, to nie potrzebuję z nimi walczyć. Z tobą bym zawalczył też. Oj, fajnie. Dobra, teraz w podziemiach. Ja widziałem te boostery. Tutaj coś jest, to przejęto. Odwiedzone, okej. Ale to nie było odwiedzone tam. Zostaw je. A i tam jeszcze nie byłem w podziemiach chyba. Z tego co dobrze widzę. Tam zaraz się przejdziemy też. Okej. Dawaj ten booster. Co za tym jest? Co jest za tobą ciekawego? Naprawdę? Dobra, tu brałem. Tu jest wyjście, dobra. Pójdźmy jeszcze do tych podziemi, zobaczyć co tam się dzieje. O, tutaj mamy tych. Ale cóż. Już nie potrzebuję, że tak powiem. No to weźmy, przejmiemy od razu te kopalnie. Nie chcę, zostaw. Dobra. Co my tu mamy? Okej. Oni fajnie akurat. No dobra. Dawaj tą kopalnię. Zostaw. Okej. No i tu kolejny kartograf. Tu chyba w podziemi.
to co? Na powierzchnię. Do zamku zebrać wojsko i lecimy kończyć misję, żeby spotkać się z Findanem. Dobra. Kupmy wszystkie mostki. No idziemy. Ja jestem królowa Izabela. Dziękuję, że uszanowaliście nasze stare przymierze. Obawiam się, że Finan się spóźni, Izabelo. Co? Kto? Kim jesteś? Elfy! Sojusznicy do mnie! Beatrice, twoja broń! Nie sądzę, Izabelo. Beatrice? Co? Kto by się spodziewał? Droga, niebywale irytująca, Beatrice. Nareszcie się na coś przydaje. Jako nawóz do warzyw w pałacu letnim. Wyobraźcie sobie, że ta gra jest plus 12, nie? Jak? Kiedy udało ci się? Jak tylko Nikolaj ogłosił, że tutaj zmierzasz. Biedna Beatrice. Była taka ufna. A ja potrafię być bardzo przekonująca. Rycerz Tomas. Wygląda na rannego, Piara. Może mogłabyś mu pomóc? Tak, tak. Dziękuję, panie. Zostawcie nas. Przykro mi, nie tak miało być. Ale władca demonów wydał wyraźne rozkazy. Zabicie Beatrice wydawało się najłatwiejszą drogą. Najłatwiejszą dla ciebie, ty gnido o czarnym sercu. Wiem, że cię to boli. Ona cię praktycznie wychowała. Jej klasztor był jak drugi dom. A ogród z jabłoniami był twoim ulubionym miejscem zabaw. Skąd o tym wiesz? Jednak mój pan ściga ciebie. Nie, Beatrice. Władca demonów? Mnie? Czemu? Nie powiedział mi. Jedyne co wiem to to, że wysłał nas, byśmy cię do niego doprowadzili. Prędzej umrę, niż ci na to pozwolę. Nikt nie byłby z takiego obrotu spraw zadowolony, Izabelo. Naprawdę? Więc czego chcesz? I kim jesteś? Ja? Zwolny Radar. Ja zwykły żołnierz w wielkiej wojnie, a wojna wymaga poświęceń. A więc, żołnierzu, co zamierzasz ze mną uczynić? A gdybym znał sposób, byś uniknęła tego losu? Gdybyśmy mogli zniknąć we dwoje, zaufałabyś mi? Zaufać ci? Słudze władcy demonów? Mordercy Beatrice? Nie miałem wyboru! Zrobię co w mojej mocy, by cię chronić. Dobra, misja ukończona. Lecimy następnej. A wezmę gryfa królewskiego. Misja piąta, upadek króla. Na skutek zręcznej intrygi Agraela i pomagającego mu sukubusa Biary, Izabela została pojmana. Wkrótce zostanie przewieziona do Sheok, starego więzienia władcy demonów. Co widzisz, Freydo? Chłopską milicję pod banderą Imperium Gryfów i drugą z jakimś kwiatem. Kwiat jabłoni. Nareszcie to pani Izabela. Na Elrata martwiłem się o nią. Najpierw Cyrus nas wyśmiał, potem Izabel znika. To był długi miesiąc, Freydo. Ojcze, czemu arcymag Cyrus odrzucił naszą prośbę? Nie wiem czemu. Ma to, jak sądzę, jakiś związek z poprzednią wojną, gdy Cyrus odmówił przyłączenia się do naszego króla. Jakże chciałbym zobaczyć tego aroganckiego, starego mięczaka. Przepraszam. Pozwolisz, że z całego serca zgodzę się, panie? Masz je, Freydo. Ale dość rozmów. Mamy królestwo do uratowania. Gryfy na wieki. Gryfy na wieki!
jest? Nikt nie wie. Wyruszyła, by spotkać się z Findanem i elfami 2 dni temu. I nie wróciła. Nasi zwiadowcy odkryli ślady pośpiesznie rozłożonego obozu. Nie znaleźliśmy śladów elfów, ale za to znaleźliśmy ślady demonów. Demonów na Elrata? Jakieś wiadomości od przeoryszy Beatriz? Żadnych, ojcze. Wyruszamy ponownie, Freydo. Wiedamy z Imperium padły ofiarą demonów i nie pozwolę, by uszło im to bezkarnie. Okej. Mamy nowego bohatera, Godryka. Dobra, mamy jakiś czas na to? Chyba nie. To wiadomo. To bądź w miasto w ciągu tygodnia. To dobrze, wziąłem te gryfy. Dobra, to lecimy prosto na miasto. W takim razie nie ma co się ograniczać. Ale tutaj już mamy też gracza czerwonego. Okej. Dobra, i tutaj muszę skillu ile odpalić. Pytanie, na pewno mi się nie uda tego skillu ile wrzucić. Żebyście go w OBS-ie widzieli. Dodaj przechwytywanie ekranu, okna. Skill wheel. Wezmę go tak, schowam lekko. Może o. Jak go schowam tak, to nie, ale dobra. Dobra, jak to w ogóle wygląda na lewiku? O, dobra. To tak, ogólnie będziemy szli w to, co jest na środku, nie? Czyli z tego, co my mamy do wyboru, to co wziąć? Mistrz gniewu, kontratak podstawowy, nie no, atak chyba podstawowy, nie? Mistrz gniewu nam niepotrzebny. To wezmę ten podstawowy atak. Dobra, i mogę jeszcze w sumie zdjąć na niższy ten plan. Okej. Zaraz się ogarnie tą Izabelę. Spokojnie. To jest jakiś to z drewna. Sobie mapę pozwiedzajmy w tym czasie. I pytanie, pewnie jak nam Izabelę uwolnimy, to będzie, że trzeba bronić zamku. W tym momencie mi się najbardziej opłaca tego dryka ulepszać. Dobra, i dalej skill wheel. Tak żebyście wy widzieli. Od kontratak chyba dostaje. Machiny wojenne mi niepotrzebne. Okej. Zróbmy w tę stronę. Zbieramy ten tartek. Nie chcę walczyć z tymi magami i tak dalej, z obecną armią. Dobra, kuźnia zrobione. Okej. Tam będzie coś ciekawego. Obelisk, okej. Przejdźmy teraz tutaj. Czemu misja się nie... Bo ja miałem Izabelę ogarnąć też w ciągu tygodnia. Najgorzej. Dobra, pomin. Ale fail.
Dobra, no to w takim razie musimy pośpieszyć się z tym wszystkim. Co poradzić? Dobra. Oj, tutaj już lepiej, bo ten zawało, co ja potrzebuję. Mistrz jednego i drugiego w sumie. Mistrz odwołania, mistrz łask. Okej. Dobra, to weźmy sobie jednostki, ogarnijmy. Jedźmy już od razu po tą Izabelę. No dobra. Tutaj magia zniszczenia na pewno mi nie jest potrzebna. Więc albo to, albo to, no to już będzie to. Dobra, kascenka. Twoja siła nigdy nie była tak doceniana jak dziś, Godryku. Dziękuję ci za pomoc. To mój obowiązek, pani. Myśl o uwolnieniu ciebie osładza mi świadomość, że Beatriz została zamordowana. I świadomość arogancji króla Cyrusa. Kiedyś za nią zapłaci. Lordzie Godryku, pani Izabelo! Zwiadowcy donoszą, że mała armia demonów skierowała się do Danmur. To tylko kilka dni drogi stąd. Możemy umocnić mury i zbierać zapasy żywności. Nie! To musi być Agraal. Nie będę tu siedzieć na niego czekać. Czas odpłacić za Beatriz i całe Imperium. Pani, nasze pozycje będą lepsze, jeśli zostaniemy. Pokonywaliśmy ich za każdym razem, gdy stawali przeciw nam na ubitej ziemi. Jesteśmy wypoczęci i przygotowani, Godryku. Czas, by Agraal i jego sługusy uczyli gniew Elgata. Okej. No szczęście w sumie dla Godryka będzie dobre. Czy ty masz jakieś jednostki? Nie, ale ja już wiem, gdzie ty pójdziesz. Ty pójdziesz tam, jak najdalej. Ty pójdziesz do miasta. Będziesz... Ulepszymy z łuczników. A, nie mamy łuczników do ulepszenia. To odwiedź to. Następna tura. A, no tak. Zbierzmy sobie to drewno. Izabela, weź to zbierz. A ty tak idziesz się schować. Ty weź pokonaj te duchy. Weź kuźnię. Dobra, gdzie jest kopalnia? Tutaj jest kopalnia rudy. No to najpierw może tam pójdziemy. No dobra. Co ja teraz potrzebuję? Okej. To potrzebuje pomysłowość. Tak, wejdź do sanktuarium i nawet stamtąd nie wychodź. O, już się pojawia. Okej. Dobra, to bym poszedł do zamku. Dawaj tych zbrojnych. Dobra, Zed. Ty siedzisz tu w sanktuarium. A Graal niby? Nam przyjmie zamek to. Aha! Prawda? Wywali ogierkę, widzowie. To może go trzeba tam pokonać w tamtym momencie, przy tej grze. Dobra, pytanie, czy to widać już normalnie? Nie, no widać, jest git. Próbujmy go pokonać.
Co? Naprawdę? Weźmy się tak rozdzielmy mniej więcej. Chodź w górę. O Boże. O Boże. Jaki tu masz atak i obronę tym agrelem. Dobra. Schore, jaki on ma podstawowy atak? No to ten atak niech będzie. Muszę pogratulować ci postawy w czasie bitwy. Musisz mieć w żyłach starożytną krew. Szkoda, że to nie Izabela walczyła. Ale to już takie. Nie zawodzi Godryku. Jednak jestem wściekła, że ten potwór Agrael uciekł. Boję się, że zbiera teraz większe siły i planuje oblężenie. Może twój pomysł, by ufortyfikować miasto, jest słuszny. Świetnie, pani Izabelo. Wydam stosowne rozkazy. Serce mnie boli, gdy muszę siedzieć i czekać. Lecz dzięki temu przynajmniej uda się rozdzielić armię demonów na dwie części i ułatwić zadanie Nikolajowi. Rozumujesz, jak prawdziwy monarcha? Rozumujesz. Jestem pod wrażeniem. Okej. Boże, żeby teraz się nic nie zepsuło. Tak. No co jest? Nie gadajcie. Okej. Okay. Co, jak teraz pominę, coś się zepsuje? Nie. Okej. Okay. Dobra. Ciekawe, kiedy teraz coś się zepsuje. A teraz, no... Dlaczego tak? Czytaj grę. No i dajesz. Co, iść dalej? Gdyby było, to się... Coś się bugowało. Coś jest nie tak. Jak nie zbuduje nic, to też? Nie. Dobra. Okej, to jest portal. Spróbujmy teraz zbudować to. Dobra, jakoś idzie. Dowierzmy sobie tych. O nie, naprawdę. Myślałem, że się przyłączą. Może co jest nie tak z tą grą? Dobra, więcej punktów ruchu. Dobra, dawaj do zamku, lecisz. Się nie zepsuj, proszę. Dobra. Jest, dajemy radę. Dobra, dawaj to, więcej hejsiku. No, naprawdę. Jak pójdę tędy?
teraz pójdę tak. A co się stanie? No i do tej stajni jak podchodzi chłop, to się gierka wywala. Że jakby tu wziąć od tego momentu, pójść w tę stronę. Tylko skąd on tu się bierze? Jaki on jest normalny, jakby go pokonać? Co jest naprawdę? Nie dam mu rady. Weź się rozdział. O Boże, faktycznie nie dam mu rady przy tej grze. Okej. Dobra, no i że zamku, może tym razem się nie zatnie przy tym. Przy dojściu jego do stajni. Nie, no kurde. Stajmy przy tej stajni, Izabela, weź ty idź do zamku. Tak. Weź kup te jednostki wszystkie. Pójdź do Godryka. Tak. No co by to zrobić, żeby nie stracić tego? Ty nie możesz nic przywołać. Weź tak pochódź. Weź te kup wszystkie jednostki. A, i teraz mógł ze stajni skorzystać i nic się nie stało, nie? Ta gra mnie po prostu zaskakuje w pewnych momentach. Jakby, nie wiem, poszedł tam i się schował. Gdzieś. Tutaj. Tam nie będzie gonił. Teraz mnie pewnie dogoni. Chyba się przestraszy tego, że podchodzę drugim bohaterem. To wątpię. Nie, oczywiście, że się nie. O Boże. Weź tu się nakombinuj. Spróbujmy w ten sposób. Izabela wychodzi. Idzie do zamku. Godryk idzie do zamku. Okej. Dobra. Dobra, dobra, stabilnie jest. Daje się coś. Czekaj do zamku. Podejdź, ulepsz się. Kup wszystkie jednostki. Izabela, podejdź do Godryka. Dobra. Dobra, działa na razie, jest dobrze. Ty dostajesz tak, tak. Tak, tak. Teraz Godryk, jakie masz tam? Niskie, ok. Dobra. Idę z powrotem do zamku. Sobie odwiedź to. Weź, zbierz to drewno.
Dobra, coś mamy już, coś mamy. Jakiś punkt zaczepienia jest. To się nie psuje wreszcie. Jakaś zbugowana ta misja jest, naprawdę. Dobra, weź to targowisko. Pójdź tam tym godrykiem. A co wiadomo, zatka i sobie śpi. No idziesz kolejny. Normalny poziom. Boże. Będzie trzeba z nim walczyć jak nic. Mogę sobie coś zbudować? No to mogę sobie zbudować. Co mi to da? Praktycznie nic. Straciłem większość jednostek, ale... O, dobra. Zobaczmy teraz sobie ten skill wheel. Co ja tam potrzebuję? Mam ucznictwo? To bym wziął w sumie ucznictwo. Ta magia zniszczenia mi w ogóle niepotrzebna. To ucznictwo, lecimy. Okej, jaka scenka? Posiłki armii demonów stanowią powód do obaw, pani. Obawiam się... że kolejny szturm może być naszym ostatnim. Co możemy zrobić, Godryku? Była kiedyś relikwia w pobliżu Danmur z czasów wojny zgorzkniałych prochów. Łza Aszy. Dar od samego Elrata dla króla Brajara Falcona ze Starego Imperium. Kiedy udało nam się znaleźć ten przedmiot, nasza armia była nie do powstrzymania. Beatrice mi kiedyś o nim opowiadała. Lecz przecież zaginął przed 400 laty. Jego sekret ukryto w księstwie jednorożca, moja pani. W mojej rodzinie. Szereg obelisków pozwoli nam odszukać właściwą drogę. Zaginione artefakty legendarnych królów? Chwytamy się brzytwy, Godryku. Chwytamy się szansy na przeżycie, Lady Isabello. Żeby jednak okazać się bardziej praktycznym, wyślę również posłańców do Nikolaja z prośbą o pomoc. Świetnie, Godryku. Podczas gdy demony skupiają się na atakowaniu nas, Nikolaj nie powinien mieć kłopotu z szybkim przemieszczeniem wojsk. Niech wiedzie cię światło Elrata. Najpierw jednak powiedz mi, jak znaleźć te obeliski. A raczej szukamy obelisków. Jakąś mam armię 42 zbrojnych, no to ja bym tego armią raczej nie nazwał. Dobra, czekamy tutaj. O, bym sobie kupił balistę. Zawsze to jakieś dodatkowe obrażenie. Już kolejny idzie? Nie boli was coś? Zaczekamy na tydzień. Dobra, tu już będą konni dodatkowo. Lecimy dalej. Dobra, tydzień. Dawaj wszystkich. Lecimy. Dobra, spróbujmy może tu gdzieś. Dobra. Czy mi obrona jest potrzebna, widzowie? Tak, jest potrzebna. No to lecimy w obronę. Zróbmy tak, że podejdziemy do tego. Czy teraz pójdziesz w stronę mojego zamku? Nie, i bardzo dobrze. Tu jest tartek, więc bym sobie go wziął. Drewna nigdy za wiele.
Dawaj tą wieżę. O, wziąłeś pewnie posiłki, teraz przyjdziesz, co? A nie, nawet nie. Dobra, weźmy go, wybijmy i będziemy mieli chwilę czasu. A, wrócił się, skubany. Dobra. Co teraz zrobisz? Pójdziesz z powrotem? Będziemy się tak bawić? Dobra, wezmę tylko tartak, nie? Ojoj. No i co, zobaczymy, kto pierwszy do zamku dojdzie? No mi się wydaje, że na pewno nie ty. Dobra, poszedłem teraz do tych. O, tu się pojawił chłop. Okej. Niski powiadacie. Ja bym jednak poszedł do zamku. Przeczekał jedną turę. I dopiero teraz wziął wszystkie jednostki, kupił. Teraz czułbym się jakkolwiek bezpieczniejszy. Dawaj, teraz go dojedziemy. Boże, ile strat. Boże. Weź się jakoś rozdziel sensownie. Okej. Kogo by tego zdjąć najpierw? Ciebie by się przydało najpierw zdjąć. Tu masz tego fireballa. No i ten też ma fireballa. Okej. Dobra, weźmy tych klonów. Pytanie, czy ty będziesz miał mocniejszą magię niż takie? Nie, no, ty nie masz praktycznie żadnej. Dobra, weź, żeby oni nic nie robili tutaj. Dawajcie tego sukuba teraz, dociskajcie. A, nie masz kontrataku. Dobra, dajesz. Konnych przynajmniej tyle nie straciłem. Przynajmniej tyle. Unik czy witalność? Co ja tam potrzebuję? Dobra, macie jeszcze coś, zobaczcie dokładnie, jak wygląda moje drzewko. No, potrzebuję witalność. Dobra, chodźmy na tych od razu. Okej. Lepszy atak. Tutaj będzie złoto z tego. Okej. Mora już na maksymalnym poziomie, super. Dawa mi się to. Dobra, bym to drewno zabrał. Zobaczę, co tam jest. Pytanie, czy tutaj ktoś się zrespi magicznie? Nie, okej. To jest jakaś... A, znam już ten czar, super. Dobra, dawaj te gryfy.
Wiecie, Medur. Oj, fajnie. Zawsze to trochę jak spada do przodu. Dobra, dawaj teraz tego. Oj, fajnie, aniołki. Dobra, przyjmę to. Dobra, niech będzie. Szał bitewny potrzebuje. Sprawdźmy. No, szał bitewny by się przydał. Kara boska. Nie ma, nie potrzebuję kary boskiej, no to co, szał bitewny. Dawaj z tymi teraz. No i git. Okej. Fajnie. Ekspik oczywiście. Dawaj tego golema. Ścigaj. Tego raczej nie pokonam jeszcze. Dobra, no to zamek. Okej. Dawaj, kupujemy wszystko. Ile tych smoków? Kilka, no to lecimy z nimi. Tutaj kopalnia złota będzie. Dawaj, ekspercki atak. Ekspik. Tura się skończyła, okej. Dobra, może teraz sobie dam radę z tym budynkiem. Też ekspik. Kopalnia złota i złoto. Okej, gryfy. Jakby tego lemy po prostu pocisnąć, żeby sobie expo zabrać z nich jakiegokolwiek. Ścigaj. 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 Zawsze tak się expo, no właśnie. Dawaj to lepsze szczęście. Ci kolejny. Dawaj. No i fajnie. Dawaj od razu z nim zawalczyć. Niech będzie. Tylko 2000 expo. O Boże. Dobra, dolecimy do zamku po uzupełnienie jednostek. Czego ulepszyć nie mogę. Kupmy wszystkie jednostki. Co, gdzie lecimy? W dół chyba. Tutaj pocisnąć te golemiki i tak dalej. Mapę pozwiedzać. Ścigaj oczywiście. Dawaj te gryfy. Okej. Ścigaj. Czekaj, czekaj. Dawaj w ciebie. Ty czekasz. Weźmy grupową boską siłę, może rzuć. Dawaj w ciebie. Poczekasz, tu poczekasz. Ty możesz w ten sposób zatkuj tego. I zaatakuj tego. Poczekaj, czekaj. Strzel do tego. No i co? No i można bez mniejsze straty, można mniejsze straty. Szczęście żołnierza oczywiście w tym przypadku.
to mam odwiedzone. Dobra, to pójdźmy tędy. O, już mam lepszych tych paladynów. Dobra, dawaj tych impów. Okej. To już będzie kolejny ten, część tego. Dawaj, git. Dobra, jakiś artefakt. Dobra, dwa dni do tygodnia, to bym poszedł do zamku już od razu. Zwłaszcza, że już kolejny bohater Inferno idzie. Dobra, weźmy to. Boże, jaki ty jesteś. Nie chcesz ze mną walczyć, to znaczy, że jesteś słaby. Taktyka na pewno nie, wziąłbym sobie... Ty masz dyplomację? O nie. No musiał ci usunąć tą dyplomację jakimś cudem. To mi psuje wszystkie plany, no co do ciebie. Dobra, fajnie. Czekajmy jeszcze tak z jeden dzień, żeby nam się hajsik pozbierał. Dokupmy jeszcze jednostki i idźmy. O, tutaj się pojawił bohater Inferno. No to idźmy na niego od razu. Nie traćmy czasu. Prawda? O, git. 2000 expa. Odmów, ścigaj. Git. Git. Skład siarki zdobyty. Fajnie, fajnie. Dawaj teraz tego. Podjedziemy. Już kolejny? Okej. Ale jest bardzo słaby, to powinniśmy go dojechać. Bez żadnych problemów. Tutaj mi pokazuje... No mogę iść, tu później pójdę. Dobra. Odporność na magię. Co mi tam się przyda? No nic z tych, no to niech będzie ekspercki kontratak w takim razie. Tydzień kolosa, okej. Okay. Dobra, tutaj mam coś, no tutaj do podziemi mogę wejść jedynie, co? No ja bym poszedł do zamku teraz na przykład. 5 kryształów, dzisiaj będą wszystkie kryształy na ten. Na zakupy. Dobra. Okej. No i dobra, lecimy chyba w podziemie któreś, nie? Ściga ich od razu. Dawaj. A teraz czego nie mamy?
tego siarki. Dobra, już wezmę kupię za ten. Dobra, git. Dobra, i teraz bym wyszedł w sumie Godrykiem tutaj. Teraz będzie się zbliżał tym. Nie wiem, czy się wyrobię. To i zapalą sobie wejdę do tego, a i na pewno się wyrobię przed tygodniem. To będę mógł kupić jednostki. Uważa, trzech bohaterów. Co tu się stało? Oraz ty weźcigę tego w takim razie. Ty, Izabela, będziesz musiała się, nie wiem co zrobić, ale wytrzymać do tego czasu. Zobaczymy, czy ten zamek wytrzyma. Mi się wydaje, że powinien na spokojnie. No, dokładnie. To ściga tego. No i super. Cyk. Oj, mamy wszystko wspaniale. Naprawdę, będę tam teraz ściganie po całej mapie. Myślę, że nie mam niczego innego do roboty. Dobra, pokonany. Przynajmniej ten tartak z powrotem. Dobra, ścigajmy go w takim razie. Tak bardzo chcę. No git. Teraz przejmijmy tę budowlę z powrotem. Tydzień minął, okej. No jeszcze to, tylko... Weźmy wszystko, kupmy. No i fajnie. Poszedłem teraz tam. Zamek już ulepszony na maksa, więc no. Surowce praktycznie nie są potrzebne, oprócz tych kryształów do rekrutowania aniołów. Dawaj. Super. Lepsza obrona, spróbujmy. No i tak ty nic nie zrobisz, chłopie. Mam zbyt mocny zamek. Dobra, zaraz się obczaj, gdzie to jest. Dokładnie, mam zbyt mocny zamek na ciebie. Proszę cię. Cię nie ma. Dzień wyrma. Zanim mnie wybito, podczas tego tygodnia produkowano podwójną liczbę wyrmów. Okej. Szkoda, że wybito. Dobra, to idźmy dalej tymi podziemiami. Zobaczmy, co tu w ogóle się znajduje. Mamy tego kolosa. Ścigaj oczywiście.
Notaur, spoczko. Okej. Jakiś artefakcik. Dobra. O, jak na tę jednostkę, to straty praktycznie żadne. Okej. Co mało punktów? Spoczko, spoczko. Dawaj, kupuj wszystko. Będzie to, no, trzeba zaraz się do zamku wrócić. Okej. Buściki, buściki. Izabelko, może zaraz wyjdę. Pytanie, czy jak ją wejdę teraz, to będę miał zasięg na niego? Będę miał. Skąd ty masz kościanych smoków w ogóle? Się zapytam. Może sobie wskrzesił, jak walczył z czymś. Ale wraca się do tego zamku. Siedź w nim. Ochrona, lepsze dowodzenie niech będzie. To chyba nie będzie tego budynku do usuwania tych talentów. Okej. Okay. No, on mi zamku nie przybije, ja mam zbyt mocny ten zamek. No właśnie. Dwa do ataku na pewno. Tydzień chomika, nieźle. Odmów. Badają. Okej. Zaklęcie przyswojone. Tutaj chyba nic już nie będzie, co? Nie, nie będzie. Dobra, to idźmy tam. Kupiłem jednostki. Teraz kupię. Teraz im się skończą jednostki do wysyłania, jak tak dalej pójdzie. Pójdźmy tam na bok. Ściga ich na pewno. Ciebie też. Okej. Co tam ona daje? Jedną siarkę dziennie, okej. Nie najgorzej. No dobra. Czy ja potrzebuję utrzymania pozycji? Tak. Dobra, tutaj dookoła chyba nic nie będzie. A się przejdę tak o. Boże, i oni teraz będą chodzić, zabierać mi te budynki. Jeżeli by było potrzebne te surowce, no przydałoby się jednak je mieć.
Dobra, niech pani ona tutaj stoi i pilnuje. No nic nie ma. No to tutaj idziemy dalej. Ojejku. Nie ty, ty zetkę masz. A ty spację. To odwiedziłem? Chyba tak, no. Okej. Okay. Dawaj go Izabela. O git. Pójdźmy dalej. O, pojawił się tutaj jakiś typek. Okej. Okay. Co wychodzi? To wygląda ta mapa. Są gdzieś pola. Muszę szukać pól. Tutaj. Obok takich śmiesznych kamieni. Czyli tutaj. O, git. Tydzień wróble, spłaczka. No tak, chcę. Dokup wszystkie jednostki. Weź się od razu. Ciekka scenka. Chwała królowi Brianowi Falconowi. Światło Elrata świeci nad tym miastem. Okej. Okay. Super. Lepsze szczęście chyba, co? No. Jakie ty masz w ogóle statystyki, to mi zabalą. 16-17. Tu masz dużo obrony tym Gedrykiem. Ty masz większy atak Izabelo. Okej. Okay. Warto pamiętać. O, tutaj coś się przybłąkał. Dawaj ich. Lepsza magia światła. Dobra, no to z zamku myślę. Coś nie wiem, czy nie był błąd, bo on teraz może mnie pokonać, jak ma tygodniówkę. No właśnie. Powiedzmy tylko, że to jest ten garnizon.
Ja bym poszedł, nie wiem, gdzieś tutaj, albo w ogóle do zamku bym się cofnął, żeby zobaczyć, jakie tam czary mogę sobie przyswoić. No, kolejna jednostka. Okej. O. Super. Posiłki armii demonów stanowią powód do obaw pań. Cieszę się, że zdecydowaliśmy się bronić tutaj. Możemy ich odeprzeć, Godryku? Nie wiem. Zaczynam się niepokoić. Jednak skoro ich armia oblega Danmur, nie sądzę, żeby Nikolaj był w tarapatach. Myślę, że najwyższy czas poprosić go o pomoc. Nie wiem. Przede wszystkim, moja pani, musimy trzymać przyszłą królową Imperium Gryfów z dala od ich łapy. Osobiście podejmę się misji powiadomienia Nikolaja o naszej sytuacji. Dobrze, Godryku. Nikolaj będzie mógł się szybko przemieszczać teraz, gdy demony są zajęte nami. Niech wjedzie cię światło. Okej. Spoko. Tutaj bym poszedł do zamku. Dobra, weźmy jakiekolwiek jednostki, weźmy sobie tych aniołów więcej, łuczników i zostawmy, chociaż jak głupie, to weźmy tak, tak, no niech taka armia zostanie tutaj. Jak tutaj ten garnizon, nie ma szans, jest jakiś masakrycznie ciężki do przetagowania. Dobra, spróbujmy może zahaczyć jeszcze o tego. No, będzie uciekał. Ziemi sobie poszedł. Dobra, to chodźmy tutaj już od razu. Kupmy sobie jakieś jednostki jeszcze tutaj. Co, jeszcze to nie zrobione? Prawda? Dobra robota, Godryku. Teraz moja w tym głowa, by się utrzymać, dopóki nie pojawi się Nikolaj. Spiesz się, kochany. Okej. Dobra. Że co, pomijamy tury. O, jest już. Gdzie Godryk? Gdzie Godryk? Udało mu się. Czyż był kiedyś król tak świetny, wojownik tak potężny? Nadchodzę, Nikolaju. Połączymy się znowu na polu bitwy, mimo iż między nami stoją wszystkie piekielne hordy Szeoga. Dobra. Co on ma tam za wojska? To jest straszne. Strasznie duże.
prawda, jeszcze ty będziesz szedł. O Boże. Władco demonów! Na duszę mego ojca odeślę cię z powrotem do ognia piekielnego, z którego się wyłoniłeś! Nie dzisiaj, młody królu! Kim? Czym jesteś? Cóż, sprawy właśnie się uprościły i skomplikowały zarazem. Leż spokojnie, mój król. Już wezwałem medyka. Medyka? Za późno. I jestem już poza zasięgiem talentów medyków. Nawet poza zasięgiem miłosierdzia archaniołów. To nie było zwykłe ostrze. Jesteś pewien? Czuję coś. Magię demonów. Truciznę. Nikolaj! Nikolaj! Izabelo! Izabelo! O! Pani Izabelo, proszę, nie. Nie chcesz go takim widzieć. Takim go zapamiętać. Mój ukochany, cóż on ci zrobił? Przybyłam cię ratować. Zawiodłam. Nie ty, moja kochana. Nie ty. Ja zawiodłem. Zawiodłem królestwo. Nie ma dziedzica tronu. Wszystko stracone. Imperium uratowane, mój król. Pozostaniesz w pamięci ludzi. Podobnie jak twój ojciec. Królestwo! Godryku, przysięgnij mi! Co tylko sobie zażyczysz? Królowa Izabela będzie rządzić zamiast mnie. Strzeż jej. Chroń ją! Ale ona nie była koronowana! Ona... Przysięgnij. Przysięgam, król. Nikolaju! Izabelo, niech Elrad cię prowadzi. Prowadzi nas wszystkich. Ojciec, a teraz syn. Na światło Elrata. Kogo jeszcze przyjdzie mi krzeżyć? Twoje światło, twój Elrad! Gdzież był, gdy umierał Nikolaj? Gdy mordowano Beatrice? Lady Izabelo, ja... Królowo Izabelo. Pani, ja... Królowo Izabelo. Królowo Izabelo. Nie, znaczy proszę, nie. Elrad, skoro nigdy nie słuchałeś, to posłuchaj teraz. Na krew mojego ukochanego, mojej rodziny, przysięgam zemstę na całej rasie demonów, ich władcy żołnierzach i na bestia Graelu, który mi to zrobił! Okej. No cóż, to chyba będzie koniec misji. No, wychodzi na to, że to jest koniec misji. Królowa. No dobra. Myślę, że na tym też skończymy sobie dzisiejszego live'a. Dziękuję bardzo za oglądanie. Teraz zrobimy jeszcze... A tutaj jakiś bocik wszedł. Trzeba będzie spanować. Z tego co widzę. Weź zbanuj. Dzięki. Dobra. Tak, myślę, że lecika jakiegoś jeszcze przeprowadzimy. Tylko dla kogo? Kto tam dzisiaj jest jeszcze? Kogo nie ma? Bartendera też nikt zbytnio nie ten.
Okej. Dobra, no to dziękujemy i cześć.